Ostatnio miałem okazję przysłuchiwać się takiej rozmowie młodych ludzi, młodych rodziców, którzy, szczególnie ojcowie, prezentowali taką twardą postawę, niezłomną, na co ich żony mówiły, że wystarczy, że przyjdzie do tego twardego, niezłomnego ojca, przyjdzie mała córeczka, usiądzie na kolana, przytuli się i ojciec już zupełnie jest obezwładniony. Już staje się niemalże słaby jak dziecko, że ma taką słabość do swojej córki. Tak mi się kojarzy ta sytuacja z dzisiejszym pierwszym czytaniem, gdzie Estera staje przed Panem Bogiem i się modli. Ufna w to, że Bóg wysłucha. Ona modli się z wiarą, z przekonaniem, że Pan Bóg rzeczywiście słucha tego, co ona mówi, bo ona jest ukochaną córką swojego Ojca, Boga Ojca. Dobrze jest chyba tak spojrzeć na modlitwę, że ja staję przed Bogiem jako dziecko, do którego Bóg Ojciec ma słabość. Nie muszę długo przekonywać Boga Ojca do tego, nie muszę Go długo namawiać, nie muszę jakoś usilnie się starać o to, żeby On zwrócił na mnie uwagę, bo jestem dzieckiem, do którego On jako Ojciec ma słabość i w którego głos z całą pewnością się wsłuchuje i żadnej modlitwy nie pozostawi niewysłuchanej.